Witam modelowe przedszkolaki ze wszystkich grup. Przed nami kolejna praca plastyczna. Dziś zapraszam Was do zrobienia zakładki do książki. Nie wiem, czy widzieliście, jak za oknami pięknie kwitną drzewa. Dziś spróbujemy trochę takich gałązek przenieść na naszą zakładkę. Do tego potrzebna nam będzie karteczka z wyciętą dziurką. Przez dziurkę będziemy przewiązywać kawałek wstążeczki. W pakiecie z przedszkola otrzymaliście również patyczki do uszu. Ale to nie są takie zwykłe patyczki. Zobaczcie, one są ułożone w kształt kwiatków. Przygotujcie sobie również farby. Dwa kolory na kwiaty. Ja mam różowy i fioletowy oraz kolor brązowy na gałązki. Do tego potrzebujemy jeszcze pędzel. Zacznijmy może od przewiązania wstążeczki. Przełóżcie ją przez dziurkę i postarajcie się złożyć równo końce. Teraz musimy zawiązać słupełek. Jak to zrobić? Zobaczcie, to wcale nie jest takie trudne. Krzyżujemy ze sobą wstążeczkę. Pod spodem robi się taka pętelka i przez tą pętelkę przekładamy jeden koniec. Pociągnijcie teraz. Widzicie? Pierwszy słupełek już mamy. Spróbujemy jeszcze raz. Krzyżujemy ze sobą wstążeczki. Pod spodem robi się pętelka. Przez pętelkę przekładamy jeden koniec i ciągniecie za końce. Większość przedszkolaków umie już robić słupełki, więc myślę, że nie będziecie mieli kłopotu. Ja tą wstążeczkę sobie troszeczkę utnę i zostawiam, żeby była taka dłuższa. Kolejną rzeczą jest malowanie gałązek. Do tego potrzebujemy brązową farbę i pędzel. Moja podkładka będzie ułożona w ten sposób. I pędzlem maluję sobie gałązki. Wy możecie również namalować całe drzewa według swojego pomysłu. Moja gałązka już jest prawie gotowa. Zobaczcie. Tak to będzie u mnie wyglądało. I teraz na tej gałązce będę malować naszymi patyczkami kwiaty. Końce patyczków maczacie delikatnie w farbie. I będziemy stawiać stempelki. Coś Wam to przypomina? Mam nadzieję, że kwiaty. Zrobię jeszcze kilka. Zobaczcie. Z drugiej strony możemy wykorzystać patyczki do innego koloru. W moim przypadku jest to kolor fioletowy. Maczam delikatnie i stawiam stempelki. Na mojej gałązce są już kwiaty różowe i fioletowe.
Jeśli macie pomysł, możecie dorysować jeszcze listki albo jakieś motylki. Ja spróbuję domalować motylka też patyczkiem. Namaluję obok siebie cztery kółeczka. Zobaczcie. I po wyschnięciu domaluję mu flamastrem albo jakimś cienkopisem czułki i brzuszek. Tak wykonaną zakładkę musicie pozostawić do wyschnięcia, zanim będziemy ją używać. Zachęcam Was do tworzenia takich zakładek, dlatego że wiem, że w domu czytacie bardzo dużo książek z rodzicami i zawsze możecie zaznaczyć sobie, na której stronie skończyliście. Na dziś to tyle. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w przedszkolu. Pozdrawiam Was.